Bon na zakupy za 2000 zł może dostać zwycięzca konkursu ogłoszonego przez prezydenta Suwałk. To całkiem fajna propozycja dla tych uczniów, którzy włożą nieco pracy i pomysłów w stworzenie krótkiego filmiku o segregowaniu odpadów i wrzucą go na TikToka. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych filmów o segregacji odpadów, promowanie postaw ekologicznych, a także edukacja w zakresie właściwej segregacji. Najlepsi autorzy mogą liczyć na nagrody i to wcale nie mało jak na uczniowskie budżety. Za pierwsze miejsce przewidziano kartę podarunkową o wartości 2000 zł brutto. Drugie miejsce na podium przyniesie bon wart 1500 zł. Trzecia lokata zapewni kartę podarunkową o wartości 1000, a czwarte miejsce bon o wartości 500 zł. Udział w zabawie mogą wziąć uczniowie publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Suwałki. Mogą zrobić filmik indywidualnie lub wykonać go w grupie. Zasady konkursu zawarte są w regulaminie, który można znaleźć na stronie internetowej Suwalskiego Ratusza. Na wymyślenie i zrealizowanie filmiku jest sporo czasu, bo konkurs potrwa do 20 czerwca, a na ogłoszenie jego wyników zaplanowano na ostatni dzień roku szkolnego.